Jestem zwolennikiem takiej konfrontacji. Pan Woś kłamie. Użył realizacją celów partyjno-politycznych, pokazywania się w okręgu wyborczym. Czy był takim funduszem wyborczym posłów Solidarnej Polski, suwerennej dziś? Funduszem wyborczym. Państwo w wykonaniu Zbigniewa Ziobry i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości to jest państwo prywatne. A czy wszystkie jego instytucje, dokumenty urzędowe są dokumentami prywatnymi? Tam doszło do zlania. Państwo to ja. To jak w czasach starożytnego Rzymu. Państwa gościem senator Krzysztof Kwiatkowski, senator klubu Koalicji Obywatelskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Panie senatorze, niezbyt przyjemna atmosfera wczorajszych komisji śledczych, ale nie o to chodzi, żeby było przyjemnie. Prawda jednak płynie, a właściwie wniosek płynie taki, że pan mówi jedno, pan minister Woś mówi drugie i ja pytam, kiedy konfrontacja i czy pan jest zwolennikiem tejże? Absolutnie jestem zwolennikiem takiej konfrontacji. Pan Woś kłamie. Kłamie, kiedy mówi, że no, on w zasadzie to o zakupie systemu się dowiedział po jego zakupie. Mogę pożyczyć od pana długopis? Bardzo proszę. A chciałbym tutaj pokazać kilka, przynajmniej jeden kluczowy dokument, bo pan Woś dzisiaj mówi, że przecież oni tylko przekazali pieniądze na walkę z przestępczością zielonego pojęcia, nie mieli, na co te pieniądze będą przeznaczone. To jest dokument, uwaga, który jest skierowany przez szefa CBA Ernesta Bejdę. To jest dokument z września 2017 roku, zanim pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiły do CBA. I uwaga, w tym dokumencie ja przeczytam jedno zdanie. Nawiązując do wcześniejszych ustaleń, zwracam się z wnioskiem o przekazanie CBA określonej kwoty, uzgodnionej kwoty, było to 25 milionów, uwaga, w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Pan Michał Woś kłamał, mówiąc, że nie wiedział nic, na co będą te pieniądze. Ale przepraszam, panie, panie ministrze, sekundę, to członkowie komisji nie mieli dostępu do tego dokumentu? Pani Bo doktor, oni go nie użyli wczoraj podczas przesłuchania, albo doktor, ja się mylę, albo nie zauważyłam. Wszystkie dokumenty z Najwyższej Izby Kontroli, bo ja zadbałem o to, żeby były zdjęte z nich tajemnice kontrolerskie, wystąpiłem o to do aktualnego prezesa NIK-u, trafiły również do sekretariatu Komisji. Proszę państwa, to jeszcze raz, w kontekście tego, co mówił wczoraj Michał Woś, tu jest dokument, jeszcze raz to dokładnie wyjaśnijmy, którego adresatem jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dokument, którego autorem jest szef Centralnego Biura, ówczesny szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda. I tam są dwie ciekawe rzeczy. Nawiązując do wcześniejszych ustaleń, czyli były już rozmowy, tak. A później zwracam się z wnioskiem, jeszcze raz państwu to przypomnimy, o przekazanie CBA na część 56 uzgodnionej kwoty w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości. No to zaraz, to ja czegoś nie rozumiem. Ale tu wszystko jest jasne. Pan Woś kłamał. Pan Woś kłamał. A komisja była po prostu nieprzygotowana, panie. No, ale ja mam bardzo złą wiadomość dla pana Wosia. Pan Woś wcześniej składał przysięgę, mówiąc, że będzie mówił prawdę i że będzie mówił o wszystkich faktach, które mu są wiadome. A pan Woś nie może powiedzieć, że o tych sprawach to on w zasadzie nic nie wiedział. Dlaczego? Tu pokażę inny dokument. Zresztą nie jeden. Tu są na przykład pisma, które albo były do niego kierowane, albo przez niego podpisywane. Przez pana Wosia. Przez pana Wosia. Uprzejmie informuję, iż dotacja celowa z wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości na podstawie, przekazana na podstawie umowy zawartej, tu skądinąd pan Woś, przepraszam, nie jest tytanem intelektu. Tutaj jeden z widzów mówi, że ten dokument był na komisji. Dlatego ja nie zauważyłam. Pan widział, żeby się powoływali członkowie ja na ten go dokument? Ja prezentowałem w swojej wypowiedzi. Ale ja mówię przy przesłuchaniu pana Wosia. Znaczy, nie wiem. Moim zdaniem nie, ale okej, nie upieram się. Bym powiedział, ja przyznaję, to przesłuchania pana Wosia trwały bardzo długo. Tak. Ja niestety można było coś przeoczyć, rzecz jasna. Za to ciekawostką jest, że pan Woś sam się podpisywał pod dokumentami, które poświadczały przekazywanie tych pieniędzy, więc też nie może no powiedzieć. Co? Są dokumenty, a pan Woś mówi, ich nie ma.
Czy one dotyczyły czegoś innego? Ja mam wrażenie, że pan Woś jest bardzo odważny, bo ma bardzo małą wiedzę o konsekwencjach, które mu grożą. A najlepszym potwierdzeniem tego, że pan Woś generalnie nie wykazuje się błyskotliwością intelektualną, jest dokument, który tu trzymam w ręku. Pan Woś podpisał się pod dokumentem, aż pani przekaże, że przekazał pieniądze, ale komu? Czy przekazał pieniądze Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu? On się podpisał pod dokumentem, że przekazał pieniądze Centralnemu Biuru Śledczemu. Człowiek nawet nie wiedział, komu przekazywał te pieniądze. Tak, w dokumencie jest błąd. On się podpisał pod dokumentem, czyli, że nie CBA, tylko CBŚ, ten dokument poświadcza nieprawdę, pod którym jest podpisany pan Woś, bo w tym dokumencie jest napisana inna instytucja niż ta instytucja, do której trafiły pieniądze. A może to nie to, że nie zauważył, tylko celowo tak było napisane. Panie doktor, czy ktoś jest idiotą, czy ktoś jest oszustem, na pewno nie jest osobą, której wiarygodność jest duża, jeżeli po pierwsze mija się z prawdą, mówiąc, że o przekazywaniu tych środków nie wiedział, a po drugie podpisuje się pod dokumentami, które stwierdzają fałszywe fakty. Ten dokument jest nieprawdziwy. Żadnych pieniędzy do Centralnego Biura Śledczego z Funduszu Sprawiedliwości, żadne pieniądze nie trafiły, trafiły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czyli właściwie, panie senatorze, ta konfrontacja między wami jest nie do uniknięcia, bo także pan były wiceminister Woś zarzucał panu kłamstwo wczoraj. Ale to są kolejne dwie ciekawe rzeczy. Pan Woś mówił, że opinia Departamentu Prawnego Najwyższej Izby Kontroli mówiła, że oni mogli przekazać tak te pieniądze. Pan Woś z kilkustronicowego dokumentu, przepraszam, że się aż uśmiecham, wyciągnął jedno zdanie, które było kontekstowo zbudowane, że w zakresie zmian przepisów prawa oni to mogli zrobić, ale i tak było to nieprawidłowe i dalej jest pokazanie, że nie zmienili innych przepisów, tych związanych z finansowaniem służb specjalnych wyłącznie z budżetu państwa. To trochę tak, jakby z dokumentu, w którym ktoś nam mówi, że sprzedam panu mieszkanie, dopisać do tego słowo nie, albo to słowo nie usunąć. Jak się cytuje, Lub czasopisma. Jak się cytuje fragment dokumentu, to jest informacja po prostu nieprawdziwa, jeżeli w kontekście całego dokumentu informacje są tam całkiem inne. I ostatnia rzecz, którą bym chciał wyjaśnić. Pan Woś znowu puścił fragment mojej wypowiedzi. No i znowu jest pewien problem. Puścił fragmencik mówiący o tym, że nie skierowaliśmy zawiadomienia do prokuratury z uwagi tam na kryterium legalności. No tylko nie puścił dalszego fragmentu moich wypowiedzi przed Sejmem, gdzie wielokrotnie mówiłem, że złożyliśmy wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o złamanie dyscypliny finansów publicznych, o złamanie przepisów ustawowych, a teraz najciekawsza rzecz. Jak pan Woś by miał wątpliwości, czy ja mam rację, czy on ma rację, to jest postanowienie głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych, byłego ministra, wiceministra finansów, pana Patkowskiego, bo do niego ostatecznie sprawa trafiła. Tak, o tym była mowa wczoraj. I on umorzył, co prawda, postępowanie z naszego wniosku Najwyższej Izby Kontroli, ale umorzył nie dlatego, że nie doszło do złamania przepisów prawa, bo tu potwierdza. Tak, doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zmienić zaskarżone postanowienie i dlaczego? Z uwagi na znikomy stopień szkodliwości popełnionego czynu dla finansów publicznych. Co powiedział jego kolega z rządu, minister? Tak, doszło do popełnienia czynu naruszenia ustawy o finansach publicznych, tylko uznajemy, że 25 milionów złotych to znikoma społeczna szkodliwość czynu. Dla tych, którzy nas słuchają, jak słyszycie, jak kraść, to miliony. Bo wtedy jest to znikoma społeczna szkodliwość czynu. No dobrze, to teraz pytanie. Czy ktokolwiek dawał już panu sygnał na temat tej konfrontacji, że ona się odbędzie, kiedy się może odbyć i tak dalej, ale czy nie? Ja natychmiast publicznie powiedziałem, że pan Woś mijał się z prawdą. Już nie chcę po raz trzeci mówić, że kłamał, chociaż no kolokwialnie kłamał w oparciu o dokumenty, które przedstawiam. One jednoznacznie na to wskazują. Tak uważam, że taka konfrontacja powinna mieć miejsce i nawet mniejsza konfrontacja ze mną. Pan Woś powinien się skonfrontować z dokumentami,
dokumentami, także z tymi, które sam podpisywał, a które co grozi, dzisiaj jakoś zapomniał. Panie senatorze, czy pan pamięta za złamanie tej przysięgi, czyli mówienie nieprawdy pod przysięgą, którą wczoraj stworzono? To jest osobna, przyznaję, że nie pamiętam, bo to jest osobna ustawa o sejmowych komisjach śledczych. Ale to śledczych. Są poważne konsekwencje z tego, co pamiętam. Konsekwencje z tego, co pamiętam, są z karą pozbawienia wolności włącznie. No właśnie. I teraz pytanie, panie ministrze, bo wczoraj pan były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś powoływał się też na tekst ustawy, jeżeli chodzi o finansowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, i mówił, że tam nie ma słowa wyłącznie, że jest napisane, że CBA jest finansowane wyłącznie z budżetu państwa. Nie, jest tam dokładnie napisane, że jest finansowane z budżetu państwa. Tak, ale że nie ma słowa wyłącznie. O Jezu, jakaś dyskoteka nam się tu robi. I że nie ma, ale że nie ma tego słowa wyłącznie. I że to jakby zamyka sprawę, bo skoro nie wyłącznie, to można też finansować z innych źródeł. Pan minister Woś, bym powiedział, mało błyskotliwy prawnik, że będę delikatny, niech zapozna się z różnymi innymi aktami prawnymi i tam też się nie dodaje słów wyłącznie. Jeżeli w przepisach ruchu drogowego, te wielu z tych, którzy nas oglądają, pewno są najbardziej znane, bo wielu z nas prowadzi samochody. Jeżeli przepisy mówią, że osobą uprawnioną do prowadzenia pojazdu jest osoba posiadająca prawo jazdy. Osobą uprawnioną do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest osoba posiadająca prawo jazdy. To tam też nie jest napisane wyłącznie, że na przykład posiadanie karty pływackiej, zaświadczenia wędkarskiego albo opłaconego abonamentu nie uprawnia do prowadzenia pojazdów, mimo że tam nie dodano, że wyłącznie prawo jazdy. No przepraszam, pan Woś próbował z durniów robić, ale ci, którzy nas oglądają, są inteligentniejsi od pana Wosia. Co nowego i czy cokolwiek nowego przyniosły prace tej sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa? Bo wiemy, że pracowała wcześniej Komisja Senacka, teraz pracuje Komisja Sejmowa. Różne są uwagi dotyczące merytorycznego przygotowania jej członków. Ja tego nie rozstrzygam, to będą rozstrzygać nasi widzowie. Ja zapytam pana, czy rzeczywiście widzi pan sens tych prac i czy faktycznie posłom udało się już udowodnić coś więcej niż wiedzieliśmy do tej pory? Ja widzę sens tych prac. Dlaczego? Te sprawy, zwróćmy uwagę, w związku z Funduszem Sprawiedliwości mamy teraz czynności prokuratury. O wielu szczegółach tych czynności nie wiemy. No, prokuratura informuje w ograniczonym zakresie z uwagi na dobro śledztwa. A postępowanie przed Komisją Śledczą jest jawne. Ja wczoraj otrzymałem kilkadziesiąt telefonów i chyba około 200 SMS-ów z takimi dla mnie najważniejszymi słowami, podziękowaniami. Że pierwszy raz mogliśmy zobaczyć, jak doszło do tego nielegalnego przekazania pieniędzy, że pokazał pan to na dokumentach, pokazał pan, kto się pod tymi dokumentami podpisał, i to jest największa zaleta Komisji Śledczej. Za co zaatakował mnie pan Przydacz, to jedyny z członków komisji, który wczoraj PiS-u uczestniczył w moim przesłuchaniu, bo część z nich wyszła. Jedyne, co go interesowało, to w oparciu o jaki przepis ja pokazuję te dokumenty. To, co ich boli, to boli ich to, że ludzie mają możliwość zobaczenia prawdy. No iż jakież było zdumienie przedstawiciela PiS-u na komisji, kiedy ja jeszcze raz podkreśliłem, każdy dokument, który wczoraj okazywałem, okazywałem w oparciu o zwolnienie z tajemnicy kontrolerskiej, które zgodnie z ustawą o NIK-u podpisał aktualny prezes Najwyższej Izby Kontroli. I że wszystkie dokumenty, tak w ogóle wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych są jawne co do zasady. I jedna uwaga, przepraszam, gęby mają pełne interesów państwa i ochrony bezpieczeństwa. Gdyby im o to bezpieczeństwo rzeczywiście chodziło, to kupiliby ten system i gdyby chcieli nim podsłuchiwać przestępców, a nie polityków, to powinni go kupić z funduszu operacyjnego określonej służby specjalnej. Tego funduszu nie kontroluje... A tu chcieli ten wydatek ewentualnie pod tego dywan funduszu zamieść. Nie kontroluje nawet nikt. Co zrobili? Kupili z funduszu, z pieniędzy funduszu, który jest jawny w zakresie i jest ustawowy obowiązek przedstawiania rozliczeń, panie senatorze, z wydatków tego funduszu. Wydaje się jednak, że kwestia zakupu Pegasusa to nie jest, delikatnie rzecz ujmując, jedyna nieprawidłowość ewentualna, która miała miejsce w przypadku wydatków związanych właśnie z Funduszem Sprawiedliwości. We wtorek w ponad 20 miejscach
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura prowadziła czynności, przeszukiwała domy, mieszkania, pokoje poselskie, w tym między innymi pokój poselski właśnie pana wspomnianego Michała Wosia, a także dom Zbigniewa Ziobry. Panowie twierdzą oczywiście, że jest to skandal, że jest to łamanie prawa, że to są bandyckie metody. Pan Ziobro nawet przerwał terapię, przyjechał z zagranicy, żeby spotkać się z dziennikarzami wieczorem, później rano i tłumaczyć, że doszło do naruszenia miru domowego, do zniszczeń, a przecież on, gdyby ktokolwiek się z nim skontaktował, umożliwiłby spokojne i pokojowe wejście do tego domu. Zacznijmy od procedur, bo pan się zna na tym trochę. Czy rzeczywiście nie uważa pan, że tutaj przegięto trochę, przepraszam za potoczność sformułowania, że można było to załatwić w sposób znacznie bardziej spokojny, dogadując się z Ziobrą po prostu? Czy sytuacja, w której te przeszukania odbywają się w wielu miejscach naraz, bo tak było, nie pozwala na uprzedzenie tej osoby, która jest właścicielem nieruchomości, że takie przeszukanie się odbędzie? Jak to powinno wyglądać? Czy widzi pan jakieś nieprawidłowości tutaj, jeżeli chodzi o działanie służb i prokuratury? Panie doktor, tu odwołam się do słów rzecznika prasowego prokuratury, no bo to on jest osobą uprawnioną, żeby stanowisko prokuratury przedstawiać. Rzecznik powiedział, co zresztą poseł Zbigniew Ziobro, i tu jedno ważne zastrzeżenie, sam przechodziłem chorobę nowotworową, życzę posłowi Zbigniewowi Ziobro dużo zdrowia i żeby ta terapia zakończyła się sukcesem, żeby odzyskał zdrowie. Co do zaś samych czynności prokuratury. Rzecznik prasowy prokuratury mówi, jak mieliśmy wzywać, a czynności muszą być prowadzone z zaskoczenia. Tak, prokuratorzy mówią, takie czynności robi się z zaskoczenia, uprzedzając w ostatniej chwili. To jak my mieliśmy to przeprowadzić, jeżeli pan Zbigniew Ziobro sam informował i co później potwierdził, że był w trakcie leczenia za granicą. Prokuratorzy mówią, przyjechaliśmy do teściów ministra, poprosiliśmy o klucze, teściowie stwierdzili, że tych kluczy nie posiadają. Ja tego nie tłumaczę. Ja przedstawiam i relacjonuję... Nie muszą posiadać, prawda? Ja przedstawiam i relacjonuję tak, to, co powiedział rzecznik. Teraz drugie pytanie, bardzo szybko, bo było kilka wątków. Skąd tak nerwowa reakcja polityków Solidarnej Polski w zakresie Funduszu Sprawiedliwości? To jest wycinek. To jest artykuł, który mówi, ile politycy Solidarnej Polski z Funduszu Sprawiedliwości przekazali na walkę z pandemią. Oczywiście w swoich okręgach wyborczych. Woś 600 tysięcy, Janusz Kowalski 200, Marcin Warchoł 200, Mariusz Gosek 2 miliony, Norbert Kaczmarczyk, Piotr Sak po 400 tysięcy złotych, Jan Kantak 100 tysięcy i tak dalej. Już nie będę czytał całej listy. No ten fundusz, świadczy? O tym to świadczy, że Fundusz Sprawiedliwości, który był powoływany po to, żeby pomagać ofiarom przestępstw. To ja jako minister sprawiedliwości rozszerzałem, bym powiedział, działalność tego funduszu. Mam przed sobą ustawę, miał służyć pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. A służył de facto czemu? Służył realizacją celów partyjno-politycznych, pokazywania się w okręgu wyborczym. Czy był takim funduszem wyborczym? Funduszem Solidarnej Polski, suwerennej dziś? Funduszem wyborczym, no bo bym powiedział, każdy poseł jest wybierany w określonym okręgu i tam się pokazuje, ale także mam wrażenie, że był takim funduszem, który miał na przyszłość wywianować politycznie, medialnie to środowisko. Najbardziej znaną sytuacją jest sprawa Fundacji Profeto. To jest ta, która miała dostać 100 milionów. Ksiądz, tak? Ta fundacja księdza, który z Salcesonem prowadził... Wypędzał diabła, już mówiąc najkrócej. Tak. Dostaje 66 milionów, bo na szczęście nowy minister wstrzymał przekazywanie tych... 100 milionów miała dostać ta fundacja? Decyzje były na 100 milionów, zdążyli otrzymać 66. Okay. Minister Bodnar wstrzymał przekazywanie środków. Co się działo z tymi środkami? Ta fundacja podpisała umowę z firmą TISO jako generalnemu wykonawcy inwestycji. Właściciel tej firmy od kilku miesięcy siedzi w areszcie za przestępstwa karno-skarbowe. Jak on działał? Pieniądze, które otrzymywał z Fundacji Profeto na przykład, przekazał przelewem 2 miliony złotych na konto swojej córki tytułem rozliczenia firmy TISO. Co ciekawe, córka nigdy nie była zatrudniona w TISO, jest osobą o dużym stopniu niepełnosprawności, pobiera z tego tytułu rentę. Kto wypłacił te pieniądze? Ano nie.
nie wiadomo, bo wypłacono 1 000 000 złotych kartą z bankomatów. 1 000 000 złotych kartą z bankomatów? 1 000 000 złotych w 2021 łącznie niemal 1 000 000 złotych wypłacono z jej konta gotówką. 400 000 złotych poszło z tej firmy do spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, która jest spółką tak zwaną uśpioną. Przepisy brytyjskie na to pozwalają i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. A czy dowody jednoznacznie wskazują, że przepraszam, jeżeli służby skarbowe postawiły zarzut przestępstw karno-skarbowych temu, do którego na końcu trafiały te pieniądze, jako temu, który miał wykonywać te prace na rzecz Fundacji TISO, to powiedzieć, że to bardzo źle wygląda, to nic nie powiedzieć. Tak, prokuratura ma obowiązek w tej sprawie działać, ma obowiązek wyjaśnić każdą złotówkę, gdzie ona poszła. Ale Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy twierdzą, że wszystko, co się w tej chwili dzieje, panie senatorze, to jest na polityczne zlecenie Tuska i Bodnara. Powtarzają to nieustannie, że to jest zemsta polityczna, że to jest gra polityczna, że tak naprawdę nie złamano prawa w żadnym wymiarze, że oni nie mają sobie nic do zarzucenia i że to jest po prostu polityczna pułapka, którą nastawił Tusk z Bodnarem. Panie redaktor, to teraz szybka chronologia, ale będzie błyskawicznie. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę Funduszu Sprawiedliwości i stwierdza zjawiska korupcjogenne. Znam język kontrolerów, no dopóki nie udowodnią, że ktoś otrzymał pieniądze i się z nimi podzielił pod stołem, pisze się o zjawiskach korupcjogennych. Co robi Najwyższa Izba Kontroli? Kieruje zawiadomienie do prokuratury po tym raporcie. Prokuratura Ziobry coś z tym robi? Nic z tym nie zrobi, ale następuje zmiana władzy. Nowy minister sprawiedliwości, prokurator generalny, powołuje specjalny zespół śledczy, który to bada. Kogo stawia na czele tego zespołu? Prokurator Marzenę Kowalską, o której Zbigniew Ziobro w przeszłości mówił tak. To osoba o największej odwadze. Pierwsza skuteczna oskarżała Pershinga, nie zważając na osobiste zagrożenie. Jak widzimy, Zbigniew Ziobro rozumie, że do osobistej odwagi, profesjonalizmu i zaangażowania pani prokurator Marzeny Kowalskiej ma pełne zaufanie. I ta prokurator, jako szefowa zespołu śledczego, podejmuje decyzję o potrzebie przeszukań, o potrzebie zabezpieczania materiału dowodowego. Jednym zdaniem, pewne ciekawostki już wychodzą. No, znalazł się na przykład, znalazły się oryginalne akta z prowadzonego postępowania w związku ze śmiercią ojca Zbigniewa Ziobry. No właśnie, to jest chciałam sprawa do tego przeciwko nawiązać. Lekarzom. No to chciałbym wszystkich państwa... Znaleziono, przypomnę państwu, oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego śmierci taty pana Zbigniewa Ziobry. Oryginalne dokumenty, oryginalne akta. Panie doktor. O czym to świadczy to teraz, i czy można? I to czy teraz można? Jako były prokurator generalny, a nie były prezes NIK-u. Nie, nie można. Oryginalne akta, przepraszam, że już się uśmiecham, no bo to czasami jest sytuacja jak z jakiegoś teatru groteski, absurdu. No bo słyszeliśmy już, że pewne akta były przechowywane u pana Ziarkiewicza w garażu, tak? A teraz okazuje się, że oryginalne akta spraw są u pana Ziobry w domu. Ja pamiętam, jak politycy PiS-u mówili o państwie z dykty, opisując inne środowiska polityczne. No, okazuje się, że państwo w wykonaniu Zbigniewa Ziobry i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości to jest państwo prywatne. A czy wszystkie jego instytucje, dokumenty urzędowe są dokumentami prywatnymi? Tam doszło do zlania. Państwo to ja, to jak w czasach starożytnego Rzymu. Pełne utożsamianie się władzy ze wszystkimi jego instytucjami. Tylko z punktu widzenia obywateli to jest najgorsza możliwa sytuacja, bo państwo z jego instytucjami ma być dokładnie takie same i wobec polityka, niezależnie od tego, z jakiej opcji pochodzi, i wobec zwykłego, szarego obywatela. Okazuje się, że tu politycy mogli więcej, wozili sobie akta, przekazywali pieniądze na podmioty, które budzą wątpliwości, a w przypadku pana Wosia, powiem bardzo elegancko, mijają się z prawdą, kiedy zeznają pod przysięgą. Czy jeżeli pan minister Zbigniew Ziobro wrócił z zagranicy, przerwał terapię, dwukrotnie spotkał się z dziennikarzami, to pana zdaniem oznacza, że może także zeznawać przed komisjami śledczymi? Niech opinie w tej sprawie wydadzą lekarze. Ja zachowuję tutaj nadzwyczajną ostrożność. Tak jak mówię, sam mam własne doświadczenia walki z chorobą, ale od tego są... W trakcie terapii pan tak sobie wychodził, jeździł, konferencje prasowe organizował. Przepraszam, ja pytam wprost, bo wielu się nad tym zastanawia. Ja niczego nie sugeruję. Ja po prostu zadaję konkretne pytanie, które przychodzi jako jedno z pierwszych na myśl, panie senatorze. I od tego są procedury. Jest lekarz biegły sądowy, który... Zostawiamy to lekarzom, być może, a właściwie nawet na pewno najlepsze podejście. Opinię.
I na koniec, jeżeli pan pozwoli, bo już wiem, że muszę pana puszczać, bo pan do Łodzi chyba się udaje za chwileczkę. Tak, udaję się do Łodzi. To jeszcze, jeżeli pan pozwoli, dwa słowa o Jarosławie Kaczyńskim, który zasugerował, że premierowi Donaldowi Tuskowi grozi artykuł kodeksu karnego, 127 dokładnie, który oznacza od 10 lat więzienia do dożywocia. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości chodzi rzecz jasna o kwestię związaną ze zmianą ustroju siłą. Zdaniem pana Kaczyńskiego Donald Tusk zmienił ustrój siłą i za to grozi mu dożywocie. Co pan na to jako prawnik? Szanowni Państwo, te słowa kieruję bodaj do 14 milionów obywateli, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę, PSL i Lewicę. Uczestniczyliście w tej zmianie ustroju siłą. Dokonała się ona 15 października, kiedy oddaliście swój głos na przedstawicieli ówczesnej opozycji, a dzisiaj środowisk tworzących rząd. Mam dla Was na szczęście dobrą informację. Miejsc w polskich zakładach karnych jest 86 tysięcy, 14 milionów nie zamkną. No dobrze, ale ja bym chciała, żeby konkretnie do tych słów pana Kaczyńskiego się przecież to pan absurd. Odniósł. No, bym powiedział znowu, zmiana ustroju siłą, to mówię jako prawnik, jest opisana w przepisach prawa, polega na tym, że dokonuje się zmiany władzy w oparciu o siłę, ale a nie demokratyczne procedury. Czy pan premier procedury. Tusk powinien to traktować jako realną groźbę, co się wydarzy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy? Nie, ja myślę, że wszyscy powinniśmy to traktować jako przejaw braku formy prezesa Kaczyńskiego. Także ale to nie wymiarze... wszystko, dlatego że prezes stwierdził także, że to, że u władzy jest teraz rząd Tuska, zwiększa prawdopodobieństwo wojny w Polsce i tego, że będzie wyższe prawdopodobieństwo ataku Rosjan na Polskę. Że gdyby był inny rząd, to to prawdopodobieństwo byłoby znacznie niższe. I dokładnie znowu przesuwamy się w sferę absurdu. No to są tak absurdalne słowa, że nawet je trudno komentować. Polskie bezpieczeństwo i to, czy może dojść do wojny, czy nie może dojść do wojny, jest uwarunkowane wieloma okolicznościami. Jest uwarunkowane niestety pośrednio pewno tak, że może mieć na to wpływ, jakie będą wyniki wyborów prezydenckich. Na to może mieć wpływ, jak się zakończy wojna w Ukrainie. Na to może mieć wpływ, ale tu mamy ogromną determinację obecnego rządu, żeby te wydatki na obronność i lepiej, bym powiedział, zagospodarowane niż na przykład w czasach Antoniego Macierewicza, były wydatkowane w sposób, który podnosi, zwiększa zdolności obronne Polski. Na szczęście, w dobrym tego słowa znaczeniu, na naszą sytuację ma wpływ to, że jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, NATO i zaatakowanie nas, jesteśmy wtedy objęci systemem zbiorowej, kolektywnej obrony. To jeszcze jeden krótkie pytanie w kontekście odwołania z Eurokorpusu pana generała Gromadzińskiego. No, to jest bardzo poważna instytucja, związana oczywiście ze współdziałaniem z NATO właśnie i z Unią Europejską. Nabrał wody w usta pan minister Kosiniak-Kamysz. Nic nie może, znaczy nie chce, bo nie może, jak twierdzi, powiedzieć, o co chodzi. Więc dlatego chciałam może pan nam coś rozjaśni, bo chodzi tutaj o kwestię związaną z tym, że mamy tutaj poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, że to dotyczy poświadczenia bezpieczeństwa osobowego generała Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera, jak mamy to czytać. Czy to jest tak enigmatyczne, że jeszcze nic nie jesteśmy w stanie wyciągnąć ja z tej informacji? Ja poza tym, co jest w tym komunikacie, nic więcej nie wiem. Nie chciałbym dywagować. Kwestie związane z obronnością często wymagają ciszy. W tym komunikacie, z tego, co jest powiedziane, mamy chyba informację, że są prowadzone w związku z tym dalsze czynności. Poczekajmy. Ale tu chodzi o jakąś działalność pana generała. To z tego wynika. Jego działalność. Z tego wynika, że służby, które zabezpieczają wszystkie najważniejsze osoby. Znalazły jakieś informacje? Znalazły jakieś informacje dodatkowe w kontekście osoby pana generała, no, które wymagają zapewne wyjaśnienia. Przepraszam, ale nie mam żadnej dodatkowej wiedzy w tej sprawie. Wyjaśniona jest ta kwestia. Śledztwo trwa. Panie senatorze, bardzo dziękuję. Krzysztof Kwiatkowski, senator, były prezes NIK, były minister sprawiedliwości. Dziękuję, drogi. Redaktor, proszę jechać dziękuję ostrożnie. Dziękuję Państwu i życzę Państwu udanych, radosnych świąt Wielkiej Nocy.